Witam Państwa w środę 30 grudnia. Standardowo zapraszam na krótki komentarz wideo, w którym omówię aktualną sytuację techniczną WIG20, DAX-a, S&P 500 i marcowej serii kontraktów. Zacznijmy od horyzontu średnioterminowego. Tutaj na pewno warto w tej chwili zwrócić uwagę na znany nam już obszar oporu 1928-1940. Tym głównym elementem konstrukcyjnym strefy Fibonacciego jest według mnie eksponowana już często projekcja symetryczna, a mianowicie gdyby rzeczywiście doszło do konfrontacji w przedziale 28-40, to zainicjowany przez popyt ruch odreagowujący miałby identyczną długość jak najdłuższa do tej pory korekta wzrostowa w całej sekwencji spadkowej. Oprócz tej projekcji symetrycznej w korytarzu 28-40 wypadają liczne zniesienia wewnętrzne. Dlatego ten właśnie obszar już traktuję w kategoriach średnioterminowych jako dość istotny opór techniczny i osobiście spodziewam się tutaj wzrostu aktywności podaży. Gdyby bykom udało się, to już zapewne w przyszłym roku pokonać ten dość wyrafinowany przedział cenowy, wzrosłyby obroty na rynku kasowym, to rzeczywiście moglibyśmy mówić o dość znaczącym wydarzeniu technicznym. Na razie jednak w ujęciu średnioterminowym w dalszym ciągu przewagę zachowuje obóz niedźwiedzi. No i tutaj ciekawy wątek dotyczący korytarza 28-40, bowiem odpowiednikiem tej strefy na wykresie w skali dziennej jest również znany nam już korytarz 1938-49, posiadający dodatkowe wzmocnienie w postaci wiarygodnej górnej linii spadkowego kanału trendowego. Tymczasem wczoraj były już duże trudności z pokonaniem lokalnej bariery podażowej wytyczonej na bazie zniesienia 18,6. Chodzi mi tutaj o pułap 1897. Wzmocnieniem dla tego oporu jest zielona linia kanału cenowego. No i w tej chwili mamy do czynienia ze wzrostem aktywności podaży, ale na razie wydarzenia rozgrywają się ponad węzłem 1854-64, dość istotnym krótkoterminowym wsparciem technicznym. Jeśli dojdzie do przełamania tej strefy, wzrośnie jednak prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu spadkowego. Na kontraktach wzrost aktywności podaży nastąpił w okolicy ważnego oporu 1930-38. Nie doszło co prawda do bezpośredniego starcia w tym właśnie korytarzu, ale wczoraj już mogliśmy zaobserwować, że popyt ma kłopoty tutaj z wywieraniem presji, a dzisiaj z kolei zdecydowanie większą aktywnością wykazuje się obóz niedźwiedzi i przed momentem doszło już do naruszenia strefy 1882-1890. Tutaj wzmocnieniem dla tej intradayowej zapory popytowej jest ta dolna linia potencjalnego kanału cenowego. Tak jak sugerowałem w opracowaniach, negacja skonstruowanego w ten sposób wsparcia, to jednak sygnał zapowiadający możliwość jeszcze większego wzrostu aktywności podaży, nawet z opcją przetestowania węzła 1845-51, czyli przedziału wytyczonego na bazie 38,2 całego odreagowania wzrostowego, a tutaj ważną rolę w moim odczuciu pełni również niebieska median line. To zdecydowanie kluczowe wsparcie w ujęciu krótkoterminowym. Indeks DAX, który możemy analizować, jak się również za chwilę okaże, S&P, także pod kątem potencjalnego układu ABCD z projekcjami wypadającymi w korytarzu 10932-11020. To jest generalnie układ spadkowy, a wymieniony przed momentem korytarz cenowy, o którym już często wspominałem w poprzednich opracowaniach, charakteryzuje się dużą wiarygodnością. Więc ten dzisiejszy wzrost aktywności podaży akurat w rejonie stosunkowo istotnego oporu i w kontekście tego układu A, B, C i D może rzeczywiście sprowokować podaż do wywierania większej presji. No i proszę zwrócić uwagę na ciekawą sytuację techniczną indeksu amerykańskiego. Tutaj z kolei możemy już w tej chwili wykres analizować pod kątem symetrycznego układu A, B, C, D.
w korytarzu cenowym 2087-92 wypadają aż 4 projekcje, czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że tutaj plasuje się również zniesienie 78,6 pokazywanego w tej chwili ruchu spadkowego, to ten układ z powodzeniem możemy analizować również pod kątem formacji X, A, B, C i D. Ważny krótkoterminowy opór techniczny, jeśli doszłoby w najbliższym czasie do pokonania tej właśnie bariery podażowej, prawdopodobnie indeks dość szybko zameldowałby się tutaj w okolicy tych poprzednich maksimów cenowych, czyli pułapu 2133. Sygnał negatywny z kolei, no to w tym momencie przełamanie strefy 1986-92, czyli wybronionego nie tak dawno wsparcia technicznego. W takiej sytuacji spodziewałbym się zmiany tendencji na rynku amerykańskim. Oczywiście większą przewagę powinna uzyskać w takiej sytuacji podaż. Dziękuję bardzo.